Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. Witam Was w filmie, w którym to przybliżę sylwetkę Janice Kapliński, jednej z pobocznych postaci, którą spotkać mogliśmy w Fallout 3. Miłego oglądania! Janice piastowała stanowisko szefa botaników w Rivet City oraz była jednym z czołowych naukowców pracujących przy wznowieniu projektu Oczyszczenie. Wraz z dr Madison Lee oraz Anną Holt kształtowała naukową przyszłość miasta znajdującego się na starym lotniskowcu. Na świat przyszła w 2248 roku na stołecznych pustkowiach. W czasie trwania akcji Fallout 3 miała 29 lat. Jej nazwisko może sugerować polskie korzenie. Naszym wariantem imienia Janice jest Joanna. Janice Kapliński kochała swoją pracę. Podziwiała dr Madison Lee, która stanowiła dla niej autorytet. Była bezwzględnie lojalna i całkowicie wierzyła w jej projekty. Bez wątpienia była utalentowanym naukowcem, lecz zdaniem wielu brakowało jej iskry geniuszu oraz ambicji, które posiadali pani dr Lee oraz James. Brak tego czegoś nadrabiała ogromną wiedzą oraz ciężką pracą. Jako szefowa działu botaniki nadzorowała pracę nad produkcją żywności oraz wody wolnej od promieniowania. Kobieta była bliską przyjaciółką doktora Prestona, lokalnego lekarza. Wiele lat starszy mężczyzna traktował ją jak córkę, której nigdy nie miał. Janice spełniła rolę asystent dr Lee. Miała być to jej przepustka do wielkiej naukowej kariery. Z kolei Madison potrzebowała bystrego zastępcy. Panie prace ze sobą rozpoczęły na 10 lat przed wydarzeniami z trójki, w 2267 roku. Obie ostatecznie dołączyły do Jamesa oraz samotnego wędrowca w pracach nad projektem Oczyszczenie. Po zajęciu oczyszczalnika przez enklawę, wraz z Jamesem została uwięziona w rotundzie przez pułkownika Augustusa Autuma. Oficer zabił ją dla przykładu, po to by wywrzeć presję na Jamesie. Ten jednak nie oddał projektu w ręce enklawy i poświęcił swe życie, przeciążając systemy projektu po to by zabić znajdujących się obok niego żołnierzy. Janice Kapliński była pierwszą ofiarą trwającej ponad rok wojny pomiędzy enklawą a Bractwem Stali oraz mieszkańcami pustkowi. A w tym materiale to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!